rano jedziemy na kłady. Wschód słońca. Już się robi jasno, widzisz tam gdzieś. Tak, właśnie rozmawialiśmy sobie, że fajnie przy motoru wszystko jest oświetlone. Oj, serwis nie kombinuj. Przejdziemy tą alejką, tutaj nie byliśmy na tym akwaparku. Jest też częścią ośrodka. Tam będzie do mnie. No, przyjdę tam, jak tu się nie poślizgać, to przynajmniej to nagrać pokażę. No, ale to Haman pewnie. No, wszystko praktycznie jest na miejscu. Taksówkarze z hotelu się nie opłaca brać do Szarw. My nie pojedziemy, nie mamy czasu już. Natomiast wystarczy wyjść za bramę i się dogadać z jakimiś lokalnymi taksówkarzami. Za dyszkę na przykład, a nie za dwie dychy, tak jak z hotelu mi gości proponował. Zaledwie dwie wycieczki, a jak ja tu byłam w ciągu dnia o 5, to takich wycieczek było 40. No, tam, gościu nazwało, chodź. Dojechane, przepisy BHP nie obowiązują, co nam też jakoś tam nie przeszkadza, nie wiadomo jak. No jest coś śmieci. Sylwia siedzi sobie tam przy stoliku, ale szukam kobry. Ja, myśmy nie chcieli tych wielbłądów, więc tam jeszcze z naszej grupy na wielbłądach sobie cisną kawałek.
25 minut tutaj i jedziemy dalej. Wszedłbym tam do góry, ale się Sylwia będzie martwić. Ja nie będę jej straszył. Jak bandyci wyglądamy. No widzisz, to dla ciebie zorganizowałam. Pełne BHP. Kłady trochę dojechane, ale było fajnie. Dużo bym za to kasy nie dał, no ale doświadczenie było ciekawe, nie? Tak, nie daliśmy dużo kasy przecież. No, 24 euro daliśmy chyba w sumie, nie? Tak. Z podwyżką i ze wszystkim. Tak, za dwie osoby. No, warto było przeżyć. To drugi raz bym nie pojechał. Dobra, wracamy. Trzeba się rozebrać z tego. Dobra, nie, daj wodę. Weź na palce. Daj wodę z twoich jaj. A woda już jest ciepła. Co? Jeszcze pośpiewasz? Ty śpiew przecież. Tasi śpiew taki bardziej. Bardziej pod serce. Babka też przyniosła owoce. Co? Śpiewam czy co? Śpiewam to śpiewam, nie? Nie rób. Widzisz, jak ja umiem to mówić po egipsku. Że pogoda jest cudowna, po prostu powiedziałem.